когда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лид, поцелуй на шее. Карта-мар, правый назад на черный каскад. Вижу твой взгляд, стерли горят. Не мог тебя взять, но ты не моя. Когда эти пацаны посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лид, поцелуй на шее. Карта-мар, правый назад на черный каскад. Вижу твой взгляд, стерли горят. Не мог тебя взять, но ты не моя. No dzień dobry. No widać, że dzień dobry, no jak nie widać, jak przecież widać. Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem, każdego z osobna na kolejnym materiale na moim skromnym kanale, a ja się właśnie uderzyłem w nogę. To jest cudowna sprawa, bardzo, bardzo chciałem z tego miejsca podziękować mojej rodzinie, moim znajomym, moim dziadkom, którzy mnie wychowywali i nie wiadomo komu jeszcze, i Berwietowi, który po części również mnie wychowywał. Tak to będzie. Nieważne, witam się z wami z tej strony Grzechu 40. Zapraszam do oglądania kolejnego materiału. Zagraj w zielonkę, a raczej w Farminga 22 na modach, pierdylionie, pindylionie, dupolionie modów, no i też przy okazji jakiś tam DLC-kach. Nic to, nie zajmiemy się robotą, potem zacznę do was ględzić, bo być może troszeczkę dziwnie dzisiaj brzmię, to może wam się dziwne wydawać. Czy shadery się przeładowały? Chyba tak. To co, na początek... A nie, właśnie, nie wiem, co chciałem zrobić. A już tak właśnie byłem taki skonfundowany, dlaczego ja się z wami przywitałem właśnie dokładnie w tym miejscu. Już pamiętam, chciałem nakarmić kuroki, dlatego że same to one się nie nakarmią. Więc zrobimy tą robotę, potem pojedziemy na pole, zacznę pracować, wykonywać konkretne rzeczy i wtedy wam poopowiadam co i jak i dlaczego. Być może troszeczkę dziwnie brzmię. Nie wiem, czy dziwnie, czy być może normalnie, może nie zauważyliście różnicy, ciężko mi powiedzieć, ale... No ale ja tą różnicę widzę, to zaraz się wytłumaczę, o co się to rozchodzi. Kuraki trochę tamtego pożarły. Nie pamiętam, ile ja tej pszenicy dla nich miałem zostawione. Trochę szkoda, że zapomniałem, bo taka informacja na kolejny rok by mi się przydała. Ale w zasadzie po to są te materiały na YouTube, że mogę sobie w ostateczności po prostu przewinąć, zobaczyć, odtworzyć. No i będę wiedział, nie? Więc taka to para kaloszy. Jedziemy jeszcze te drugie kuraki ogarnąć. Prawdę powiem, przydałaby się jakaś mała ciężaróweczka do takiego rozwożenia materiałów sypkich na niewielkie dystanse u mnie na gospie. No ale z drugiej strony również przyznam, że... No trochę szkoda na to szmalu, bo nie przelewa mi się jakoś potwornie mocno. Też pisałem z to po niektórymi widzami, którzy usilnie od wielu, wielu, wielu odcinków starają się przeforsować tą ideę, ażebym nie pozbywał się nigdy ciapka jako ciągnika u mnie na gospodarstwie, gdyż rzekomo to jest bardzo klimatyczna maszynka i mógłbym ją sobie zostawić u siebie na gospie jako taki swego rodzaju pupilek, swego rodzaju takie... trofeum, które by służyło do tego, aby ucieszyć nim wzrok od czasu do czasu. Byłoby to nawet ciekawe z uwagi na to, że no mógłbym sobie dokonywać potem porównań pomiędzy kolejnymi już coraz większymi, coraz potężniejszymi ciągnikami, a takim zwykłym, małym, skromnym ciapuszkiem, więc widziałbym ten progres, prawda, który się dokona od początku serii. Zostawimy, może nie wyżrą z tej taczki, złożymy sobie żmijkę. No, co chciałem dzisiaj zrobić? Okazało się, o dziwo, co bardzo mnie zszokowało, bo no chyba to nie jest taka pora roku, ale jednak się okazało, że mamy rewelacyjną porę roku do sprzedawania dwóch rzeczy. Mianowicie, po pierwsze sałaty, gdzie najlepsza cena to jest 2071, a teraz mamy nawet cenę 2000, wybaczcie, 146. na Erlengrad, czyli to są te pociągi. I przy okazji chyba bodajże jeszcze miodek miał taką fajną cenę. Tylko gdzie jest miodek? Gdzie jest Nemo? Ja się pytam. Czekajcie, miodek, 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 tu jest. No i miodek również to jest ta sama historia, 2091 najlepsza cena. No miodek to jest akurat zrozumiałe, bo on faktycznie o tej porze roku ma te najlepsze ceny, ale ta sałata taka trochę dziwna, wynaturzyła się. No i również Erlengrad, czyli jedziemy po prostu na kolej. Na kolej nie planowałem sprzedaży czegokolwiek, jakichkolwiek płodów rolnych o tej porze roku, ale z tego co widzicie już mam wszystko przygotowane, no bo jeżeli faktycznie taka dobra cena jest, kim ja jestem, żeby się sprzeciwiać grze, że sobie sprzedamy coś takiego. Może jeszcze bieg bym włączył, to by takie głupie nie było. No i jedziemy na skup, tak? Zaczniemy dzisiejszy materiał, poza tym, że no również kury nakarmiłem. A potem polecimy na pole, bo też na tym polu będzie wam co
pokazać i przy odrobinie szczęścia albo dzisiaj już sobie zaczniemy kolejne żniwa, czyli będzie praca kombajnem, a jeżeli nie będzie, no to już na kolejnym materiale, można powiedzieć, cały klip filmowy to będą jedne wielkie żniwa, bo to już nadchodzi wielkimi krokami ten moment w roku, a ja się tu nie wykręcę. No nie ma szans, czekajcie, to trzeba normalnie to tak po rozumności zrobić, a nie. Całe szczęście to jest niewielka uliczka, więc nic mnie tam nie zawadzi. Trochę tak z dupy sprzedawać płody rolne o tej porze roku, bo tak jak widzicie, nie ma tego wiele. Mam obecnie 1, 2, 3, 4, 5 pełnych zgrzewek sałaty i zaledwie jedną niecałą zgrzewkę miodu, więc to jest takie rozmienianie się na drobne, ale wyboje. To jest takie rozmienianie się na drobne, powiedzmy sobie szczerze, ale z drugiej perspektywy jednocześnie trzeba przyznać, że skoro mam te dobre ceny, to dlaczegoż miałbym z tego nie skorzystać, prawda? Tylko głupiec mógłby czegoś takiego nie dokonać. W każdym razie, ja mówiłem o tym, dlaczego jednak no nie jestem za tym. Mam trochę luzy na kierownicy na tym traku z tego co widzę. Jak wykonuję małe ruchy, to ta ciężarówka nie skręca. Dopiero muszę większy ruch kierownicą wykonać i ona jakoś tak reaguje. Widać to też jest taki trochę rzęch postkomunistyczny i po prostu z tymi luzami na kierownicy, chociaż nie wiem czy wcześniej taki problem zauważałem, może coś mi się zresetowało w ustawieniach kierownicy w grze, zobaczymy jak będzie na ciągnikach, chociaż ciągniki jeżdżą z mniejszą prędkością, to mogę tam takiego problemu nie dostrzec, zobaczymy, czas pokaże. Dobra, będziemy czekać na kombajn, na co będziemy czekać? Będziemy czekać na pociąg, to wtedy się wypultam, co i jak odnośnie tego ciapka. To są oczywiście palety, to muszę znowu bezpośrednio na wagon załadować, co jest trochę upierdliwe, no ale jednak różnica cenowa, niektórzy mi tam pisali, że jak chcę handlować na skupach, to po prostu żebym olał te pociągi i sprzedawał normalnie po innych cenach, nic się złego nie stanie, ale no jednak biorąc pod uwagę to, jaka jest moja sytuacja finansowa, to przyznam szczerze, że to jest tak diametralna różnica pomiędzy, muszę sobie włączyć interfejce, wynajmij tak, gdzie ty jesteś? 700 metrów ode mnie, niemożliwe to jest. Gdzie ty jesteś? Gdzie te sokoły? Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy? Gdzie ci buracy? 500 metrów, a ja go nie widzę. No, jeżeli faktycznie jest tak blisko, to się zjawiskowo wydarzyło. Bardzo fajnie stanęło, no bo nie będę musiał na niego czekać, ale jakoś tego nie widzę. 200 metrów, a jego w ogóle nie ma. Zaraz mnie rozjedzie i tyle będzie. O jest! To nawet się udało. No to długo akurat nie trzeba było mi trężyć, to mi się podoba. A tutaj znowu, no będę się posiłkował pudzianem. Ja wiem, że niektórym się to strasznie nie podoba. Bardzo tam niektórzy psioczą, że ja tam jakieś palety ładuję ręcznie, a przecież taka paleta to pół tony może ważyć, nie wiadomo co. Wiecie co, ja bym troszeczkę skromniej powiedział. To jest zwykła sałata, to są zwykłe jajka. Oczywiście pełnej palety by człowiek nie przeniósł, no ale może wziąć parę zgrzewek i to przenieść ręcznie jak najbardziej. To nie jest jakieś niewykonalne czy himenowskie taka robota, więc też nie popadajmy w jakąś paranoję. Dłużej by to zajęło, ale jak najbardziej dałoby się człowiekiem to przenieść. Hamuj! Stare hamulce, ja to nie wiem. Dobra, czekaj, stój tutaj. Więc uważam, że to akurat takiej imersji nie psuje, natomiast no przy pociągach nie chciałbym pracować wózkiem widłowym, bo to jest ich robota, tak naprawdę. Mnie się wydaje, że jeżeli ja coś zawożę na skup taki kolejowy, to tam już się ludzie tym powinni zająć, ja tylko powinienem podstawić traka, jakoś ładnie go ustawić, żeby w miarę im było dobrze to rozładować i oni sami się tym powinni zająć, no na litość boską, przecież to rolnik takich rzeczy nie robi, jak dojeżdża do jakiejś fabryki, załóżmy, nie wiem, no miałem wujka, co handlował jabłkami, no to dojeżdżał do fabryki Tymbarku, no i tam, znaczy dobra, jabłka to jest akurat zły przykład, dlatego, że to się w stertę i wystarczyło potem po prostu wykiprować, nie, ale jeżeli coś by było takiego typowo paletowego, no to rolnik podjeżdża i se sami rozładowują i tyle w temacie, takie są odwieczne prawa natury, jeżeli chodzi o magazyny, że już sami se muszą to ogarnąć, nie? Więc no bez jaj, żebym ja jeszcze tutaj pracował wózkiem widłowym. Ja wózkiem widłowym mogę pracować u siebie na gospie, żeby załadować takie palety. Natomiast tutaj z rozładunkiem to już niech se radzą. No i zobaczymy, ile za to zyskam. Spodziewam się, ja wiem, ze 4, może 5 tysięcy, bo to nie są wielkie ilości. To jest ta pora roku, że jeszcze mi się to nie zdążyło za specjalnie zrespić. Trochę tak z dupy, że teraz to sprzedam, dlatego że to będzie powodowało, że potem jak będę miał okres sprzedaży, ten, który no zazwyczaj przeznaczam na handel, to już też takiego wielkiego kapitału nie zarobię, ale z drugiej strony teraz go zarobię, więc się pieniądz przyda, a z tego co widzicie mam 5804 zł. Dlaczego ostatnio kiedy się widzieliśmy miałem
Door. Ile miałem? 15 chyba. Więc 10 kafli mi ubyło. Oczywiście powinniście już mniej więcej ogarniać, co się tutaj stanęło poza nagrywaniem. Tak jak zapowiadałem, tak też się stało. Dokonałem remontu Belarusa, którego zaraz zobaczycie, jak on wygląda. Silnik jest ten sam, napęd jest ten sam, no ale jednak taki remont wizualny, remont techniczny, żeby lepiej się sprawował, żeby nie było awarii. Zobaczymy. 5, no, czyli tak jak powiedziałem, no 6 tysięcy powiedzmy. 6 tysięcy to jest ładny pieniądz, nie zamierzam narzekać, bardzo przydatny jak na ten etap gry. Mógłbym ten pieniądz znowu włożyć w jakiś tam rozwój, prawdę mówiąc i nie kłamiąc. Dałoby się takiego procederu dokonać i przyznam szczerze, może nawet bym od niego nie stronił, tylko co bym tutaj miał na myśli odnośnie rozwoju. No, na pewno będę planował tego buldożera do karczowania lasu i takiego zgłęboszowania, zruszenia tych systemów korzeniowych, żeby to stworzyć z tych lasów pola, to o tym mówiłem, ale buldożer kosztuje zbyt dużo, więc na to mnie nie stać na razie. Na pewno planowałbym może jakiś kolejny ciągnik, ale to no na razie to musiałbym się tego ciapka pozbyć, więc muszą być te pierwsze sianokosy. Na pewno planowałbym nowego traka, nie w miejsce samej Tatry, dlatego że Tatra jest taką ciężarówką bardzo wydajną i klimatyczną niesłychanie i mi się ona strasznie mocno podoba. Dużą pakę ma przede wszystkim, więc naprawdę dużo tutaj można tego wszelakiego dobra załadować, to jest super. Natomiast być może w miejsce Ify. Może jeszcze nie teraz, ale Ife będę planował wymienić. To jest również piekielnie klimatyczna maszynka i bardzo ładnie wyglądająca, ale niestety tamta paka jest już po prostu mała. Ona ma bodajże, nie wiem, 6 tysięcy litrów. Może bym dokonał wymiany na coś, co ma już z 10. Aby takie było nawet fajne. Ale o tym jeszcze pomyślimy w odpowiednim czasie. No do Ify powiedzmy, no nie wiem ile, ciężko jest mi ocenić, ile taka maszyna powinna kosztować. Ja to się staram po takich cenach wolnorynkowych robić, ale powiem wam szczerze, to jest ciężki kawałek chleba, dlatego że w dzisiejszych trudnych czasach to jest bardzo zdywersyfikowane i takie niespójne. No ostatnio przeglądałem sobie na przykład ceny Ursusów C360 na OLX-ie, na Allegro. Ile, za ile mogę Ursusa C360 sprzedać, jak już będę go chciał sprzedawać. No i powiem wam szczerze, ciężko. Ciężko tak naprawdę wysnuć jakiś wniosek, jakąś konkluzję, dlatego że te ceny są strasznie mocno rozdupcone. No z jednej strony jesteście w stanie sprzedać, nawet widziałem tam ceny dochodziły w przypadku co po niektórych rolników do 40 tysięcy złotych, tam 36, 38. Natomiast, czekajcie, żeby nie blokować. A wiem, co jeszcze chciałem sprzedać, właśnie. Ale to sobie za... Zaraz, muszę... Zaraz, bym chciał odstawić ta... Oj, niedobrze. Pudzian, wyłącz się na Boga. A ona tam stała, dobra. Tatrę bym chciał odstawić, to na pewno. Natomiast, no muszę mieć miejsce, żeby się nawrócić. Może tego miejsca tutaj starczy, zaraz zobaczymy. Nie tutaj. Kyrie Meleison. O, widzisz. No to jadymy. Powolutku. No nie wiem, czy starczy tego miejsca. Znaczy, no mógłbym wjechać przodem, ale wolałbym jednak tyłem. To tak fajnie te maszynki się potem prezentują, jak widać ten przodek taki przy otwarciu drzwi. Gdybym w realnym świecie miał takie garaże, to bym wjeżdżał raczej tyłem, żeby potem w razie było łatwo, szybko, bezproblemowo wyjechać. Tak mi się coś wydaje. Chociaż z drugiej strony mam garaż w realnym świecie. Mojego Mercedesika garażuję. Nie parkuję go na osiedlu, a zawsze wjeżdżam przodem, wyjeżdżam tyłem, więc no na dwoje babka wróżyła, różnie jest. Ciężko powiedzieć. Ale damy radę, nakręcę się. To jest tak jak powiedziałem, to nie jest zdziechów, tutaj naprawdę to ten plac, wujek o to zadbał, tutaj naprawdę sporo miejsca, więc można się tam troszeczkę nagimnastykować. Nawet takimi większymi sprzętami, przyznali dość boską, ta Tatra na Zdziechowie, ona się nie mieściła nigdzie, plac był na nią fizycznie za mały, a tutaj na lajcie sobie wymanewrowałem. To jest jednak większa gospa, no i bardzo dobrze, bo tam to taka klaustrofobia trochę była. No, czyli jeden temat mamy zakończony i trochę nawet zarobiłem. Ale te ptaki głośne. Dobra, co jeszcze chciałem zrobić? Chciałem jeszcze sprzedać słomę, bo powiem wam szczerze, za niedługo będę miał kolejną słomę, to już jest stara słoma. Tylko załadowałby... Ale tutaj słomy było więcej. O, czyli świnie się same obsłużyły, tak? Chciałem na odcinku załadować świniakom tą słomę, ale coś tak mi się wydaje, że same se wzięły.
No pewnie, że se same wzięły. Miały 11 tysięcy litrów, a teraz nagle mają 14,5. Nie mam dlatego pojęcia, z czym to jest w ogóle spowodowane, że taka sama obsługa tutaj nastąpiła. No ale cóż, czekaj. No. Jeszcze kilka snopków powinien móc im zaoferować, tam mi się coś wydaje. Nie bierzesz? Przecież nie było na pełne. Aha, czyli one się nażarły ile chciały i tyle w temacie. Znaczy, nażarły, no świnie nie jedzą słomy, to sobie ustalmy na dobry początek, bo to jesteście rolnikami, a nie wiecie, a ja na przykład wiem i to wam mówię, no. Nie, no prawda taka, że rolnicy to się raczej tak troszeczkę... Dobra, jest pełne. Rolnicy to się tak troszeczkę raczej ze mnie śmieją z tej serii. Czytałem te komentarze, co po niektórych, że ogólnie to... Ja tutaj mędrkuję, jakbym nie wiadomo jakie rozumy pozjadał, a czasem pieprzę głupoty, że na przykład, nie wiem, ktoś mnie tam orypał w komentarzach, tylko czekajcie, gdzie bym tą słomę mógł sprzedać. No bo wiecie, za niedługo będę miał kolejną, to tej już bym się mógł pozbyć, myślałem, że tyle słomy zużyję, ale jednak okazuje się, że aż tyle to, no nie było to potrzebne, nie? I teraz tak, 78 Small Garden, ale gdzie to jest coś takiego? Ja to chyba jeszcze tam nie zawoziłem. A, to jest mój ogród, no to nie, no na własny ogród to nie będziemy zawozić. To jeszcze raz, 77 targ rolny, albo bioelektrociepłownia. Gdzie jest bioelektrociepłownia? Sell everything container też jest w tej cenie. Pokaż mnie to, kobieto. Uj, to jest daleko na południu, to ja tam kiedyś już tą słomę zawoziłem, to pamiętam. No ale jeszcze na przykład ten targ rolny jest, nie? I tutaj bym oznaczył miejsce na mapie i zobaczmy, gdzie to kobieto? Tutaj. Na targ rolny chyba nigdy nie jechałem. No możemy sobie taką przebieżkę zrobić. Ursusikiem. A czemu nie? Proszę uprzejmie. Więc chowaj interfyce i jedziemy. Tylko czy ja się tutaj złamię? Może być delikatny problem, bo to tak dosyć ciasno tutaj ustawiłem. Ale zobaczymy. Ursus zwrotna bestia ogólnie, więc... No! To jest naprawdę zwrotne bydle. Trzeba przyznać, ale tutaj znowu nie wyjadę szlak, ale sobie to wszystko poustawiałem, no. Miejsca dużo, tylko jeszcze by musiał być pomyślunek, żeby to jakoś porozstawiać. A ja to tak w cały świat. Tędy przejadę, ale co dalej? No właśnie. Tu się zaczyna naprawdę ciasno robić. A głupi po prostu jestem jak but, że to tak wszystko zostawiłem na samym środku placu, nie? Mogłem przewidzieć, że mi to będzie przeszkadzać. No i tutaj bym się teraz musiał na prawo zakręcić, to ja nie wiem. Bardzo trudny temat, ale może by się udało. Nie, no to jest naprawdę piekielnie zwrotna maszyna. To ten Ursus to jest po prostu... To ja ci godą. To jest siła! Dobra. No. No to jadę. No i ludziska glęcąc dalej. O czym to ja zacząłem? O tym ciapku zacząłem tak naprawdę i nie skończyłem, więc ten temat dokończę. Niektórzy tam pisali, żebym się ciapkiem zajął, żebym ogólnie ciapka wam... No mógłbym na Sell Everything Container to sprzedać, ale chciałem sobie taką przebieżkę trochę dalszą zrobić, też poznać inne punkty skupu, prawda? Bo jeszcze Sell Everything Container to myślę, że mi wyjdzie bokiem, że to jeszcze będę go miał trochę dosyć w tej serii prawdopodobnie. Ciapka raczej nie będę zostawiał. Z jednej strony byłoby to fajne takie porównanie ciągników, jak w przyszłości bym miał na przykład jakiegoś takiego większego lewiatana wielkiego smoka, porównać go sobie, od czego zaczynałem tą serię, ale z drugiej strony nie przelewa mi się wcale, nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, że będę takie strupy zostawiał, a jednocześnie umówmy się, że ciapek, no wiecie, ja zmieniam również maszyny, ja zmieniam wszystko, nie tylko ciągniki. Maszyny także u mnie na gospie stają się coraz większe, coraz silniejsze, nie, coraz takie bardziej wymagające, więc jak sobie ciapka zostawię, to potem nie będzie on miał za specjalnie przy czym kooperować, no bo co on zrobi, no co takim ciapkiem będę w stanie zrobić, jak nawet pługa nie zapnę albo jakiegoś tam innej brony, bo wszystko już będzie za duże. Jest to taka sztuka dla sztuki troszeczkę, no i myślę, że jednak nie będziemy się tak bawić, natomiast komentarze czytałem i jak najbardziej nie jest tak, że je olałem. Dobra, zobaczmy, to jest tutaj, nawet całkiem ciekawe pole przy tym jest, chociaż też takie, no te pola na tej mapie mi się akurat w ogóle nie podobają niestety. No dobra, czyli ile za ile? To jest tylko słoma, za to się nie spodziewam wielkich pieniędzy. Jeżeli dostałbym 1000 zł, to już będę bardzo zadowolony. Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Coś takiego. Okej.
A czemu to się nie sprzedaje? Przepraszam. What the fuck? Na pewno tutaj? No tak, nie da się ukryć. A czemuż wy nie chcecie moich pięknych kosteczek? Zaraz. Włączymy pozycję pracy jeszcze raz. To się teraz załaduje. Jeszcze raz to wyładujemy. Wyładuj Belę. Wyładuj tutaj. No i o co to chodzi? Ty no kurna dziot. Z tymi Belami to często problemy są, no. One jakoś tak niespecjalnie chcą kooperować. Może to taki felerny skup jest, że no jednak nie bardzo mi się słoma podoba. Czekajcie, ja bym sobie jeszcze włączył znaczniki stref interaktywnych, tak się to pięknie nazywa. No, ewidentnie na środku znacznika to postawi. Okej, to może być kwestia tego. Powiem więcej, to prawdopodobnie jest kwestia tego, ale się zaraz upewnimy. Wow, ja mnie wydupcyło, czekaj. Gdzie? No, nie puszczaj tego, co jest, czemu ja to puszczam? No właśnie, okej. No nie mogłem tego widzieć, bo tamta sfera, ten obszar się nie podświetlał, kiedy miałem znaczniki stref interaktywnych wyłączone. Dopiero teraz widzę, o co chodzi, o co, come on. Więc wyłącz. No ja staram się bez znaczników. Widzicie, że teraz to zniknęło i w ogóle nic nie wskazuje na to, że tam cokolwiek było. W każdym razie ja się staram bez znaczników grać, dlatego że, no, większy realizm, nie? Więc to mi się akurat podoba. No i teraz się to powinno rozładować. I tak też się dzieje. Wow, nawet ładny pieniądz za to dostałem. Niby zwykła słoma, ale jednak ta słoma również na niej można zarobić. Jakbym miał jeszcze w przyszłości, no też bym ogólnie planował coś, czego nas Dziechowie w ogóle nie zdążyłem wdrożyć. Czyli przede wszystkim ludziska, marzyłoby mi się, żeby wejść w ten etap rozwoju, kiedy będę mógł już belować słomę. Nie robić kostkę, tylko te bele okrągłe, one też będą miały znacznie większą wydajność. Teoretycznie tam będzie więcej roboty, bo takimi belami to już trzeba będzie ładować podnośnikiem, to już się z automatu samo nie zrobi. No ale jednak, czyli tak zwanym turem, no ale jednak myślę, że będzie to fajne urozmaicenie i coś nowego, no bo dawno już tych bel u mnie na gospie nie było. No ostatnio na pierwszej serii z Elmkrika, chociaż w Elmkriku, nie no, miałem tam belę, tak, zdecydowanie. Ale kiedy to było, ja już tej serii nawet nie pamiętam. To było jeszcze za Piasta Prosiacznika Pradziada Tucznika, ja wam go dom, 500 milionów lat temu. Czekaj! Krystyna Czubówna gdzie? Ouu, ona zniknęła! Magiczne ludzie! Normalnie. A teraz się. Ja pierdzielę, ty! To jest dopiero magik! Schowała się, uciekła w krzaki, przestraszyła się, potem z krzaku wyleciała i jednak przebiegła przez te pasy. Jakie pijane ludzie, ja nie wiem. No dobra, skręcamy. Wjeżdżamy na gospę, jedziemy na pole, dlatego że ludziska trzeba się zająć solidną robotą. A co mi jeszcze na tym polu zostało, zapytacie, przed żniwami? Zostało mi wałowanie i odchwaszczanie, dlatego że przypominam, to wielkie pole, no to tam była kiedyś pszenica, czyli tam nie było w ogóle orane. Czyli to odchwaszczanie chwastownikiem musi zostać przeprowadzone, ewentualnie musiałoby zostać przeprowadzone nie chwastownikiem, tylko tym opryskiwaczem. I właśnie o tym zacząłem mówić, też nie skończyłem, że niektórzy rolnicy, którzy są rolnikami w realnym świecie, tam mnie trochę jakoś tak podśmiechujki robią w komentarzach, że nie znam prawidłowej nomenklatury, że tak się śmiesznie tą serię ogląda, bo czasem coś dziwnie nazwę, tak jak kiedyś tam mówiłem, że bodajże robimy oprysk nawozem. Czekajcie, tutaj to może na strzałkach. Co to było? Bodajże środkiem chwastobójczym robiłem oprysk? Nie, przepraszam, nawozem płynnym robiłem oprysk na polu. No i też się gościu przyczepił, że o Grzechu, ty to tłuk jesteś w ogóle, to się nie tak nazywa, to nie opryski jest, bo nawozem to się robi rozlewanie. A niech będzie, że rozlewanie, no ja sobie to nazwałem opryskiem, myślę, że to, nawet jeżeli to nie jest poprawne nazewnictwo, no to ludziska, jakoś to można przeboleć, ale oczywiście krytykę przyjmuję, no postaram się pilnować w przyszłości takich rzeczy, chociaż no u mnie to wiecie jak jest. Ja nie jestem rolnikiem, więc nie mam w zwyczaju takiego nazewnictwa stosować. No, zimioczki już bardzo ładnie rosną, bardzo fajnie, chwastów nie ma, no bo to było orane. No a my się zajmiemy tym dużym polem, czyli na początku chwast rosnący pielnik, czyli tutaj już, co ty gadasz?
A tu chwastownik. Czy tu musiał pielnik dać? Ja nie mam pielnika, to jest z dupy trochę. Czyli tak tutaj z tym opryskiem będę musiał przyjechać, no bo pielnika nie mam. Pielnik, a chwastownik to są dwie zupełnie różne maszyny. Teoretycznie obie służą do trochę tego samego, no ale jednak to już są dwie zupełnie inne maszyny. Dlatego, że chwastownik, z tego co mi się wydaje, no to... Chociaż z drugiej strony... Miałem powiedzieć, że chwastownik działa przy mniejszym chwaście, a pielnik przy większym, ale to chyba jest kwestia rośliny, że pielnik po prostu działa na tych polach, gdzie są rośliny okopowe, a chwastownik na tych, gdzie są na przykład zboża. Możecie skorygować, możecie napisać, czy się mylę, czy się nie mylę, jak to wygląda w realnym świecie. W każdym razie, no z pewnością to nie jest zamienna maszyna i to nie robi dokładnie tej samej roboty, więc jeżeli tam jest napisany pielnik przy marchewce, no to już chwastownikiem tego niestety nie zrobię, ale zawsze troszeczkę nawozu sobie uratujemy tym, że tutaj to odchwaszczanie przeprowadzę. Rozłożymy sobie chwastowniczek. On chyba za dużo kuca nie wymagał, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy, ile, żeby nie było takiej gafy jak w przypadku ciapka. Czekaj, nie tutaj, to będzie to. Chwastowniki. Chwastowniki. Gdzie one są? Oczywiście jestem ślepy, nie mogę znaleźć. Ty, no naprawdę nie widzę. Są, dobra. I to ja mam taki najtańszy, najskromniejszy, najbardziej badziewiasty, czyli Pulera mamy tego za 4 kafle. On wymaga 45 kuca, no ja mam tak naprawdę koni 55, więc jeszcze zapas 10 jest. Powinno to w zupełności wystarczyć. Teoretycznie też niektórzy tam pisali, żebym sobie zobaczył, jak ten ciągnik wygląda od środka. No wygląda tak. Opuść. No i tyle, no i jedziemy. Nie wiem, trójeczka powinna wystarczyć. Może nawet czwóreczka. A czemu ja tak wolno jadę? Dobre pytanie mam. Piąteczka. Szóstka. Nie, to jeszcze 7 kilometrów. A na wysokiej skrzyni? O, na wysokiej skrzyni. Dobra, czyli na wysokiej skrzyni powiedzmy czwóreczka. Zobaczymy, jak to się teraz poradzi. No, powinno być 11, no to 11 mogę coś takiego zaakceptować. Kabina ogólnie nawet w pyte, chociaż też nie jest jakaś potwornie wielka. Natomiast taki ciągnik, no siekierką ciosany, nie? Tak bym to nazwał. Ale ja raczej będę jeździł z kamerą z zewnątrz. Tak jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz, nie przyzwyczajajcie się do tej maszyny. To nie jest tak, że ją tutaj jakoś długo będziemy gościć. Ale jako urozmaicenie coś takiego ciekawego postanowiłem pokazać, bo zawsze coś fajnego można zobaczyć, nie? Tak dosyć wysoko jest zawieszone. No, niby chyba działa, no. Problem polega na tym, że po chwastowniku to w ogóle nie widać, gdzie ja robiłem, więc to będzie typowa moc Jedi, że tak powiem. Bo nie mam bladego pojęcia, gdzie robiłem. No trochę po przejazdach będę mógł po kołach, po śladach kół to widzieć, ale tylko ślady kół są moim wyznacznikiem, bo tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie przejeżdżałem, a gdzie nie. Więc no, zobaczymy, czas pokaże, czy to ogarnę taką robotę, czy też być może w ogóle wcale. Dobra, teraz się nawrócimy. No i co, zacząłem mówić, dlaczego dziwnie mogę brzmieć na początku tego materiału, tak naprawdę nie skończyłem. Chodzi mi o to, że mam taki trochę nieszczególny dzień. Ostatnio też dla was nagrywałem troszeczkę w takiej formie, takim stanie jakby mentalnej kaczki. Znowu mi się to przytrafiło, to znaczy miałem całą noc nieprzespaną. Prawda jest taka, że trochę ostatnio mam problemów w takim życiu realnym i też to się odbija na jakości snu. Trochę mam problemów zawodowych, w pracy, takich trudnych, niefajnych tematów. Efektem czego, no miałem jedną noc nieprzespaną w ogóle, potem miałem drugą noc, gdzie spałem 4 godziny, trzecią noc, gdzie znowu spałem 4 godziny. No i efekt jest taki, że dzisiaj się obudziłem z taką przypadłością dosyć niefajną. Nie, to chciałem, misklik, na którą też czasami cierpię. No taka moja przywara, taki mój urok niestety, że jak mam ciężkie czasy, to mi się zdarza ludzi... No szlak, to mi się zdarza ludziska mieć migrenowe bóle głowy. No i dzisiaj się z czymś takim obudziłem. Właśnie dlatego dla was ten materiał nagrywam, bo poniekąd można powiedzieć, że nie poszedłem do roboty. Wziąłem jeden dzień L4 z uwagi na to, że jak wstałem, to już wiedziałem, co się dzieje i już po prostu tylko wziąłem tabletki i momentalnie uciekłem z powrotem do łóżka.
Nie wiem, czy wiecie, czym są migrenowe napady, te bóle głowy, ale to nie jest zwykły ból głowy. To nie jest coś takiego, że po prostu boli was głowa i weźmiecie sobie APAP i wam przejdzie. No nie, niestety. Jak u mnie to rypnie, to się zdarza tak powiedzmy ze 2 razy do roku, nie częściej. No ale mam jakąś taką predyspozycję i efekt jest taki, że jak mnie to rypnie, no to ja jestem offline. To dla mnie dzień się kończy w tym momencie. Potworne nudności. Więc mogę również skończyć w takich momentach przy porcelanowym tronie niestety. Do tego ból praktycznie całego ciała. Ból tak niesłychany, że ja na oczy nie widzę. To są mroczki przed oczami, nie wiem jak się nazywam. Po prostu apagę satana z offline. Wiję się z bólu. Żre tabletki, to już muszą być takie specjalne lekarstwa, bo zwykłe takie, zwykły APAP to już nie pomaga. Jego moce jezusowe się tutaj kończą, on wymięka przy czymś takim. No i co? No i ból głowy jest po prostu tak niewyobrażalny, tak ekstremalnie wielki, że najchętniej to po prostu popełniłbym seppuku, jakieś tam mitologiczne harakiri i tyle w temacie. Nie, to jest nie do wytrzymania, tego się nie da opisać ludzkim językiem. To po prostu rozrywa głowę na strzępy. Więc dzisiaj coś takiego miałem, nażarłem się leków ekstremalnie, więc jestem bardzo mocno przyćpany, że tak powiem. Teraz się czuję dobrze, teraz jest w porządku, ale no gdzieś tak w tej potylicy mam, że jeszcze jak tam od czasu do czasu coś tak delikatnie łupnie. No jestem taki trochę przyćpany, bo właśnie na tych lekach, nie? Więc być może to akurat jakoś słychać, może nie słychać, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, no, ogólnie się czuję dobrze, jestem w domu, to pomyślałem sobie, a mogę ten czas wykorzystać i dla was coś przy okazji nagrać. Myślę, że się nie obrazicie. W związku z tym, w każdym razie od siebie się postaram, żeby to był najlepszy materiał, jak to tylko możliwe, przy zaistniałej sytuacji. Ten chwastownik na wielkie areały jest taki raczej średni. No nie jest taki zaszczęśliwy pomysł, bo z tego co widzicie on nie ma zbyt wielkiego zasięgu, ale z drugiej strony musiałem coś wybrać, co będzie dla moich obecnych maszyn. Gdybym chciał większy chwastownik kupić... Czekajcie, z ciekawości. Większy chwastownik... Gdzie to znowu te chwastowniki były? Tutaj. Większy chwastownik. No to takich to ja nawet... Czekaj. I mój ma ile? Przepraszam bardzo. Mój ma 4,5 metra. No to większy jest na przykład ten, on jest na 6. Ewentualnie tutaj, ale to jest w ogóle już jakiś szatan, to jest jeszcze większe. Tu jest na 9, tu jest na 6, czyli tutaj jest 60 koni, tutaj jest koni 60. Dałoby się, wiecie co, dałoby się, naprawdę, to by się dało wykonać, więc no będę zmierzał do tego, żeby być może zakupić taki lepszy chwastownik, może na kolejny sezon jakby się udało, to faktycznie, no bo to jest jednak trochę za małe, tylko że on kosztuje, proszę ja was, 6,5 tysiąca albo 9,5, no to raczej bym celował w ten tańszy, czyli te 6,5 tysiąca by trzeba było mieć, trochę mniej, no bo powiedzmy, że ten sprzedam za 4, więc tak dużo by znowu nie trzeba było dołożyć do tego chwastownika, powiedzmy ze 3 tysiące, nawet niecałe. Więc myślę na kolejny sezon już takim troszeczkę większym sprzętem będziemy działać. Moje najsilniejsze ciągniki, czyli Belarus, ma ludziska kucy 80, więc to już jak najbardziej wystarczy i to nawet z nawiązką, nie trzeba się specjalnie stresować i właśnie o tym wam tutaj miałem może nie tyle poopowiadać, co po prostu pokazać zmiany w Belarusie i w końcu zapomniałem, na pewno widzieliście jak on wygląda, bo no obok mnie był, to raczej ciężko by było nie dostrzec, no ale jednak powiedzmy, że tam zaraz podjadę i wam go pokażę, jak ten remont Belarusa przebiegał. Trochę taki remont na wariackich papierach, bo trzeba się z tym było spieszyć z uwagi na zbliżające się plony, ale tak jak mówiłem, był to remont taki troszeczkę bym powiedział spolegliwy, to znaczy no taki symboliczny, no silnik jest ten sam, więc nie ma tam żadnego wybaczcie tą przerwę, ale po prostu mnie wydupcyło z gry, coś się tam zaczęło aktualizować, w sensie jakąś aktualizację mi zaproponowało na PC-cie i wyobraźcie sobie, że mi się gra po prostu totalnie zminimalizowała. Więc no cóż, trudno, bywa i tak najwyraźniej, bywa i tak. Podjedziemy tutaj, bo nie wiem od którego miejsca znowu powinienem to odchwaszczanie zacząć. I jedziemy w kierunku przednim, że tak powiem, czwóreczka. No, o czym to jak lędziłem? Bodajże o remoncie Belarusa, tak mi się wydaje, więc jakiś tam remont został przeprowadzony. Dlaczego taka decyzja? Głównie tutaj chodzi, myślę, o to, żeby seria się kręciła, żeby po prostu coś, jakieś zmiany były, żebyście też mogli odczuć, że coś się takiego nowego dzieje. Ja też czasami oglądam innych youtuberów, to oni potrafią, jak grają realistycznie w tę grę, potrafią 10 sezonów rozegrać jednym ciągnikiem. Z jednej strony fajne założenie, dlatego że wtedy, no to rzeczywiście ktoś się może wczuć w to, że no to jest prawdziwy autentyczny
autentyczny rolnik, no bo jak kupił ciągnik, to już na 10 lat, nie? No ale z drugiej strony myślę takie trochę nudne, no bo oko ludzkie to zawsze by chciało coś takiego nowego zobaczyć, jakieś takie unowocześnienie, jakieś takie urozmaicenie, no a po prostu jak cały czas jest to samo, to być może się to wkrada rutyna. No tak się prezentuje ten Belarus. Uprzedzałem wcześniej, że ciągnik pomaluję na dziwny kolor, który nie jest fabryczny, dlatego że skoro sam przeprowadzałem remont, to miałem tutaj swobodę decyzyjną. Kabina jest czarna, silnik, blok silnika czarny, oczywiście wszystkie elementy poza tym również czarne, koła czarne, a do tego sama karoseria na żółciutko, więc troszeczkę takie żółte mi się zaczynają maszyny robić, żółta stajnia, że tak powiem, bo przecież żółty również jest mój Ursus. Teraz mam także żółtego Belarusa. Zastanawiałem się jeszcze nad innymi kolorami. Powiem szczerze, to nie był dla mnie oczywisty wybór. Myślałem troszeczkę nad takim klasycznym niebieskim, tak jak był. Ale pomyślałem, niebieski już był. To teraz, skoro jest remont, to trzeba coś nowego wymyśleć. Myślałem również nad zielonym. Zielony fajny kolor, ale coś mi się tam gryzło. Nawet myślałem nad takim malowaniem typowo klasowskim, to znaczy biały dach kabiny, kabina czarna, oczojebne czerwone koła i oczojebna zielona farba na karoserii, czyli typowe malowanie klasa. Nawet ciekawie to wyglądało, ale jednak ten żółty, zapytałem mojej żony o zdanie i powiedziała, że żółty wygląda najszczęśliwiej, najciekawiej, więc pomyślałem sobie, no chyba wie co mówi, nie? Dobra. Teraz znowu się cofamy. No i ludziska, jakbym to sobie zrobił. Nie wiem, na ile dzisiaj ten odcinek w ogóle jest, dlatego że też muszę się trochę spieszyć, bo będę musiał gdzieś wyjechać. Ale no to jeszcze Bianka musi przybyć do domu. Na razie mam fajrant, więc na razie mogę nagrywać. Na razie już mamy te 36 minutek, więc nie jest źle. No i zobaczymy, ile ten materiał rzeczywiście długości będzie autentycznie miał. W każdym razie moim celem byłoby rzeczywiście dokończyć już pola i żeby na kolejnym klipie były typowe, stuprocentowe żniwa, po których również będzie się sporo u mnie na gospie działo, dlatego że to będzie ostatni okres, ostatni sezon mojego Bizona Super. Dokonam zmiany kombajnu, nie rozwoju, tylko zmiany. Dlaczego mówię nie rozwoju? Z tego prostego powodu, że wymienię go na kombajn, który jest dokładnie paralelny, dokładnie porównywalny do Bizona Super. Nawet trochę gorszy z tej perspektywy, że Bizon Super dla mnie jest po prostu lepszy z perspektywy klimatu. No, super wygląda, zakochałem się w tej maszynie niesłychanie, a jednak wymienię na kombajn, który nie jest lepszy, a jeszcze mniej mi klimatem pasuje. Ale chcę to również zrobić, dlatego tam za specjalnie kasy nawet nie trzeba będzie dokładać, powiedzmy z 5000 dołożę i wymienię, bo to są maszyny, sprawdzałem na OLX-ie, mniej więcej lecące w podobnych pieniądzach, nawet bym powiedział, że widziałem po ofertach, że niektóre Bizony Super potrafią być droższe, bo Bizon Super ogólnie, jeżeli chodzi o oferty na OLX-ie, to potrafi chodzić w takich cenach, ja wiem. No również te ceny są bardzo mocno zdywersyfikowane, ale powiedzmy taki przedział od 30 paru tysięcy, tam powiedzmy 35 do nawet 60 paru. I ten kombajn, który będę chciał zakupić w miejsce Bizona Super, również ma podobny przedział cenowy, więc to tak mniej więcej będzie taka szarada o podobnych pieniądzach. Wymiany z perspektywy gry, umówmy się, że dokonam dlatego, że mi Orbitrol tam klęk, czy na przykład jakiś problem ze skrzynią biegu był w Superce, więc musiałem wymienić, natomiast oficjalnie powód jest taki, że po prostu seria była urozmaicona i żeby coś się na niej działo, żeby również ta szarada była, żeby nowe maszyny się pojawiły, bo moim głównym celem... O, żona dzwoni zaraz, un momento! Jezdę, przepraszam, naprawdę, kajam się w posadach, mea culpa. No nie powinno to tak wyglądać, rzeczywiście, powinienem obdarzać was większym szacunkiem, że tak powiem i po prostu... Nie tak powinno być, to znaczy kiedy nagrywam, to nie powinienem odbierać telefonów i tak dalej. No ale jak żona dzwoni, to czasem trzeba, no to też nie wiedziałem, czy to coś ważnego, czy nieważnego. A więc takie przerwy po prostu, no też jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce, prawda? Korzystając z takich filozoficznych sentencji. Dobra, zrobimy sobie poprzeczniaczek, z którego tak naprawdę za wiele tego poprzeczniaka już nie zostało. I będziemy pracę przeprowadzać dalej. Okej, jako tako, tak. No, natomiast moim docelowym kombajnem na razie, bo ten, który teraz kupię, to będzie taki tylko dla urozmaicenia, żeby coś się działo, żeby była jakaś zmiana, nie? To no, on nie będzie specjalnym rozwojem, jakimś tam progresem. Na jeden sezon, może na dwa, no nie wiem, to jeszcze zobaczymy w zależności od tego, jak się tam będę czuł za jego sterami. Natomiast
ogólnie moim założeniem na nadchodzące jakieś tam dalsze klipy jest to, żeby wejść w posiadanie bizona giganta. Ja bardzo lubię bizony giganty. Jakoś tak mi po prostu pasują. To jest taki największy polski, dobry, zacny, swojski bizon. Więc też fajna sprawa. Inna kwestia, że to była dosyć nowoczesna maszynka, jak przystało na swoje czasy. Ona tam już wszystko miała automatycznie ustawiane. To nie było tak jak w zwykłym bizonie, tam załóżmy Sampo, Sampo to już był ten nowocześniejszy. Nawet wiecie, w tych pierwszych bizonach, że wszystko trzeba było sobie na wajchach i tak dalej, bizon gigant to już była bestia. Nie dość, że miał znacznie większą wydajność, nie bez powodu ta nazwa skąd się wzięła, bizon gigant, nie tylko do jego gabarytów to się odnosiło, ale także do przerobu. No to jeszcze w dodatku ludziska, no była to maszynka w znacznej mierze zautomatyzowana. On już sam sobie dobierał na przykład szerokość gardzieli, przepustowość do pracy roboczej, do tego ile jest w ogóle tego wkładu i tak dalej. To już wszystko działo się samo, więc no taki rozwój można powiedzieć w dobrą stronę idący. I ogólnie niespecjalnie były w kraju polskim dobre opinie odnośnie bizonów gigantów. W naszym kraju jeszcze w okresie PRL-u ukuło się takie stwierdzenie, że to jest taki bardziej wadliwy bizon. Że u niego, no w nim to troszeczkę tam rzeczy siadały, podzespoły i tak dalej. Natomiast nie jest to prawdopodobnie takie do końca obiektywne stwierdzenie, bo też właśnie oglądałem sporo kanałów ludzi, którzy w dzisiejszych czasach w Polsce, daleko szukać, choćby Rolnik Łukasz, którzy potrafią mieć bizony giganty i oni się z kolei wypowiadali, że to jest bullshit, że to jest głupota, ta negatywna sława, renoma bizonów gigantów. Z uwagi na to, że ta sława wzięła się stąd, że po prostu ludzie w PGR-ach, jak kiedyś, no bo to były te wielkie kombajny, więc no głównie do państwowych zakładów rolnych były sprzedawane, a ludzie w PGR-ach to nie byli ani specjalnie ostrożni, ani specjalnie wyedukowani, ani specjalnie ambitni, prawda, więc oni raczej chcieli odfajkować swoje, spieprzać do domu, czy maszyna się zepsuła, czy się nie zepsuła, czy była dobrze eksploatowana, czy nie. Pracownika PGR-u to ryrało i dlatego PGR-y poupadały, prawda. Bo faktycznie te maszyny nie były oszczędzane. I bizon gigant podobno wcale się nie psuje, to wcale nie jest wadliwy kombajn. Wręcz przeciwnie, mam takie opinie, słuchałem takich opinii użytkowników, że to jest naprawdę fenomenalna maszynka, bardzo dobra, trwała i skuteczna i funkcjonalna. Tylko że trzeba z rozmysłem po prostu podchodzić do obsługi, prawda? To tak samo jak ten słynny temat Pantery z okresu II wojny światowej, gdzie tam niektórzy się kłócą po dziś dzień, że Pantery się bardzo często psuły. No tak, psuły się. Tylko że po pierwsze, początkowa produkcja, bo potem już usterki naprawiono, a po drugie, Pantera się psuła głównie za sprawą tego, że załogi nie potrafiły odpowiednio z niej korzystać. Nie potrafiły odpowiednio działać skrzynią biegów, nie? W przypadku bizona giganta było podobnie. Jeżeli wie się, jak korzystać z tego kombajnu, jak nim kierować, jak się nim posługiwać, to on się wcale nie psuje. On wcale wadliwy konstrukcyjnie nie jest. Tylko po prostu trzeba mieć troszeczkę oleju w głowie, a nie wszystko robić na chama. No ale dobra, nieważne. No bizon gigant mi siedzi w głowie. Troszeczkę inny bizon gigant, bo już się kiedyś bizon gigant u mnie w serii pojawiał z farminga. Oczywiście było to na Elm Creeku. Niedługo tam na jeden czy dwa sezony, no ale jednak się pojawiał. Natomiast był to inny. No tych bizonów gigantów też trochę było. Więc wtedy miałem inny podmodel, a teraz bym troszeczkę inny podmodel sobie przysposobił. W każdym razie nie o tym dzisiaj w ogóle chciałem opowiadać. No miałem wam opowiadać o LEDzie, czy też jak kto woli LTZ-55, czyli właśnie o tym ciągniku, który widzimy w tle. Już zmitrężyłem praktycznie niemal 50 minut materiału, więc dałem dupy znowu. No ale tyle materiału, ile mi jeszcze zostało, to postaram się wam doględzić, troszeczkę doopowiadać o tym ciągniku, żeby też tej wiedzy, też tych ciekawostek się troszeczkę tutaj zmieściło. Na poprzednim klipie mówiłem wam o tym, że ciągnik ogólnie był produkcji ZSRR, ale był także sprzedawany w Polsce. No i w ZSRR to był tak zwany LTZ-55. LTZ, czyli ludziska Lipiecki Traktorny i Zawód, czyli fabryka traktorów w Lipiecku. Tak to dokładnie się nazywało. Oczywiście nazwa bardzo syntetyczna, bardzo taka brutalna, spartańska, ale tak się nazywało zakłady przemysłowe w dawnym sowieckim Sojuzie. Wiemy to doskonale, to znaczy zawsze była nazwa miasta i po prostu Traktorny i Zawód. I to już wystarczyło. I tam nie trzeba było jakiejś tam większej estymy na to. Tylko po prostu to tak działało. Dla przykładu, no podam to na kilku tam przykładach. Oczywiście prawdopodobnie doskonale wiecie,
jakie to były fabryki, no ale kilka z nich przytoczę. LTZ Lipiecki Traktorny i Zawód, ATZ Altajski Traktorny i Zawód, MTZ Miński Traktorny i Zawód, HTZ Charkowski Traktorny i Zawód, ČTZ Czelabiński Traktorny i Zawód i tak dalej, i tak dalej. U nich to było normą, takie tytułowanie zakładów, chociaż w komunizmie docelowo no plan był taki, że wszystkie nazwy znikną. Oni, im się tak marzyło, żeby prędzej czy później dojść do takiego systemu, w którym nazw nie będzie w ogóle. I to nazw szeroko rozumianych. Oni mieli porypane w głowie, naprawdę, to byli wariaci. Oczywiście to był plan Lejwy Dawidowicza Bronsztejna, czyli Lwa Trockiego, który też miał swoje parę lat, kiedy rządził Związkiem Radzieckim i on chciał wdrożyć tak zwany prawdziwy komunizm, komunizm encyklopedyczny, komunizm marksistowski, który został zapisany w książkach, bo ten prawdziwy komunizm nigdy w historii świata nie został wdrożony, ani w Związku Radzieckim, ten książkowy, ani w Związku Radzieckim, ani też w żadnym innym kraju na kuli ziemskiej. No ale Lew Trocki chciał go wdrożyć. No i niestety byłoby to bardzo, bardzo, bardzo brutalne w skutkach. Oczywiście o tym, jakby to wyglądało, wam opowiadałem już na moim kanale. Był cały taki materiał odnośnie Lwa Trockiego i jego planów, jak Związek Radziecki miał wyglądać, jak miała wyglądać cywilizacja ludzka w przyszłości. To jest Q&A, gdzie... No... Z tego co pamiętam, miniaturka była na czerwono. No i właśnie była podobizna samego Lejwy Dawidowicza Bronsztejna. Jak ktoś chce sobie znaleźć, to na pewno odnajdzie. Wystarczy sobie wpisać w Google, to będziecie wiedzieli, jak facet wygląda. Taki rozczochrany jak z Akademii tego pana Kleksa i z taką brudką, nie, w okularach. Szpiczasta taka uroda. To był wariat totalny i on na przykład chciał, że, no wiecie, prawdziwy komunizm to miało być zanegowanie jakiejkolwiek własności prywatnej, więc zgodnie z doktryną Lwa Trockiego miało nie być niczego, jak to mawiał Kononowicz, miało w ogóle nie być żadnej własności prywatnej, więc odbieramy ludziom wszystko, od łóżka, od spodni, od szczoteczki do zębów, aż po mieszkanie, aż po samochód. Człowiek miał być tylko pracownikiem państwowym, miał mieszkać w państwowych zakładach mieszkalnych, spółdzielniach. No, pomysł komunistów był taki, że będą po prostu wielkie hangary, gdzie będą prycze masowo ustawiane i tam ludzie będą spali. I miałeś nie mieć nic, miałeś nie mieć żadnej własności prywatnej, totalnie żadnego przedmiotu, żeby nie było gloryfikacji ze względu na miejsce pochodzenia albo ze względu na nazwisko, miało nie być nazwisk, czyli każdy człowiek miał nie mieć imienia i nazwiska, tylko mieć numer. Bo numer jest rzeczą obiektywną. Numer nie może doprowadzać do dyskryminacji, bo numer jest każdy podobny i nigdy nie będziesz wiedział, jaki numer to jaka osoba, prawda? System z nazwiskami zawsze jakiś ludzi wynosi na piedestał, dlatego że jeżeli twój ojciec był, załóżmy, Stalinem, to ty miałeś to samo nazwisko. Miałeś Stalin, prawda? Więc w tym momencie każdy wiedział i każdy się już traktował inaczej, bo ty byłeś synem Stalina. Chociaż tak naprawdę Stalin jest złym przykładem, bo Stalin akurat w ogóle swojej rodziny nie poważał i jego syn, z tego co pamiętam, bodajże umarł w więzieniu. Jakoś to tak było. W każdym razie, no, o to mi chodzi, że po prostu no, nazwiska potrafią pozycjonować ludzi w społeczeństwie, więc nazwisk miało nie być. Miały być numery, jak w obozie koncentracyjnym, jak w Auschwitz, prawda? Miało nie być nazw miast, tylko miały być numery. Moskwa miała być miastem numer 1, Leningrad miastem numer 2, Stalingrad miastem numer 3 i tak dalej, i tak dalej. Miało nie być nazw zakładów, tylko miały być numery. Oczywiście, no, rodzice na przykład miały być niewychowywane, a jeszcze, zapomniałem o tym oprysku, rodzice mieli być dzieci miały być niewychowywane przez rodziców, tak jak w kapitalizmie, tylko miały być przy najmłodszym możliwym wieku odbierane matką, a następnie wychowywane w zbiorczych, masowych, kolektywnych spółdzielniach, gdzie po prostu jakieś anonimowe pracownice by się tymi dziećmi zachowywały od maleńkości, wpajając im ideały komunistyczne w głowę, prawda? Więc no jakiś totalnie chory system, który no bardzo szybko się okazało, że był chory, między innymi dlatego tego prawdziwego komunizmu nigdy nie wdrożono, dlatego że bardzo szybko się okazało, że ludzie... Trocki naprawdę chciał i Trocki naprawdę próbował i Trocki naprawdę wdrażał ten system, tylko że ludzie nie chcieli. Ludzie, opór społeczny był gigantyczny w Związku Radzieckim. Okazało się, że jednak mentalność człowieka jest taka, że on zawsze jakąś prywatną własność musi mieć. Bo inaczej popada w apatię, popada w depresję, jeżeli nie ma żadnego przedmiotu. Człowiek jest do tego stworzony, on mieszka w społeczeństwie. On jest istotą stadną. On jest stworzony przez naturę, przez genetykę. Jego umysł jest stworzony w taki sposób, żeby jednak
mieć jakąś swoją własną, prywatną przynależność, jakiś przedmiot, no cokolwiek, prawda? Coś, co mnie zdefiniuje. Jeżeli człowiek tego nie ma, jeżeli odbieraliśmy mu ten przedmiot, jakikolwiek by on nie był, to w tym momencie człowiek popadał właśnie w skrajne depresje i kończyło się masowymi samobójstwami. Okazało się, że ludzie mieszkający, stłoczeni w tych zbiorczych kolektywach mieszkalniczych, komunistycznych, samego Trockiego, są tak potwornie nieszczęśliwi, że nie dość, że potrafili masowo popełniać samobójstwa, to jeszcze w dodatku, no, też nie byli wydajni z perspektywy produkcji. No to najbardziej interesowało komunistów, żeby ta wydajność była. No oni nie byli wydajni, bo jeżeli ktoś ma apatię, to wszystko ma w dupie. I w tym momencie, no, już bat władzy nie bardzo takiego człowieka obchodzi. No bo jeżeli nie masz nic do stracenia, jest nawet takie powiedzenie: nie denerwuj ludzi, którzy nie mają nic do stracenia, prawda? Ci ludzie w Związku Radzieckim już nie mieli nic do stracenia. Dlatego, że... Zaraz, stop. Boże kochany, czemu nie mówicie? Matko Bosko kochano, pomagajcie no w tych materiałach. Ale to zwrotne bydle. A, zdupiłem, zapomniałem, że ja tutaj mam nawóz płynny, a ja muszę mieć środek kwastobójczy. No właśnie. Więc jedziemy z powrotem. Czekajcie, która godzina, bo będę musiał wychodzić. 12, no. Mogę jeszcze troszeczkę tego materiału dograć. Chociaż też już nie za długo. Tak czy inaczej, nie przywódź, prawda, do ostateczności człowieka, który nie ma nic do stracenia, bo taki człowiek nie ma fizycznie nic do stracenia. Do efektem czego nie będzie się bał zrobić wszystkiego, żeby się odegrać, żeby się nie dać, żeby ci zaszkodzić i tak dalej, prawda? No i tak też było w Związku Radzieckim. Ludzie zaczęli się buntować. Co z tego, że czekiści do nich strzelali, że byli uzbrojeni w karabiny, skoro nikogo to nie obchodziło? Jak ty nie miałeś nic do stracenia, no to już nawet ta śmierć nie bardzo cię obchodziła. Nie zwracałeś na to większej uwagi, że cię mogą zabić. Po prostu szedłeś po swoje. No Trocki to zauważył. Inna kwestia jest tej natury i maści, że ludzie tak się potwornie opierali tej idei, że kłamali władzę, oszukiwali, mataczyli tylko po to, żeby cokolwiek własnego, prywatnego zyskać. Czekajcie, ja potrzebuję wyładować. Dobra. I jedziemy po środek kwastobójczy, tylko gdzie on jest? Będzie poszperać. I potrafili nawet patyki z lasu znosić do tych swoich prycz, chować po łóżkach, chować po garderobie, jakieś kamyczki chować, żeby tylko mieć jakikolwiek przedmiot, z którym mogą się utożsamić, który będzie ich definiował jako człowieka, który będzie sprawiał, że ja się będę czymś odróżniał od tej całej masy ludzkiej wokół, prawda? Więc ten eksperyment w ogóle nie wypalił, no ale był. Były takie czasy w Związku Radzieckim, że faktycznie tak to funkcjonowało. Czy to jest środek kwastobójczy? Tak. No i dobrze. Załadujemy. O, załadowałem wszystko. Nawet się idealnie zmieściło, co do litra. Ciekawe. A to ludziska zastanawiające. Ale to fajnie wygląda. Trochę brudny ten ciągnik, wypadałoby go umyć, ale czasu nie ma po prostu, no. Jedziemy. No i ludziska, wyobraźcie sobie, bo nie o tym w ogóle chciałem, zacząłem o tych fabrykach. No, jeżeli chodzi o LTZ-a, był to Lipiecki Traktorny i Zawód, w Polsce oczywiście sprzedawany jako Leda, właśnie ta fabryka spod Warszawy, która handlowała radzieckimi ciągnikami, zmieniając ich markę, zmieniając znaczek na swój i dokonując prostych zmian. Umowa polegała na tym, że w Związku Radzieckim składano części, po prostu, wysyłano je do Polski, w Polsce te części składano w całość, dodawano coś od siebie, no i w tym momencie mieliśmy nasze, w cudzysłowie mówiąc, nasze ciągniki, tak? Tak to wyglądało. I dla przykładu, fabryka Leda spod Warszawy nie tylko tak ludziska miała taką umowę odnośnie LTZ-a, rozłożymy dziada, dla przykładu miała podobną umowę, jeżeli chodzi o Wladimirca. Wyobraźcie sobie, że Wladimirec T-25 był w kraju polskim sprzedawany jako Wladimirec, czyli jako ta wersja typowo ruska, ale jednocześnie był także sprzedawany, no i tu sobie zrobimy ten oprysk elegancko, jednocześnie był także sprzedawany jako Leda 25. Był także sprzedawany przez tą warszawską fabrykę jako polska maszyna i to normalnie z polskim znaczkiem Ledy. I co ciekawe, z polskimi podzespołami, bo ogólnie części były wysyłane z ZSRR, ale niektóre podzespoły były dodawane przez polskiego producenta, który to składał w całość. Dla przykładu, te Wladimirce, które podchodziły z Ledy, miały polskie kabiny,
które notabene cieszyły się trochę większym uznaniem ze względu na to, że były po prostu wygodniejsze od tego barachła, które na wschodzie produkowano. Więc można było w Polsce spotkać Wladimirca, który był z kabiną od Ursusa. To jak najbardziej było wykonalne, to było możliwe, bo to właśnie była ta maszyna od LEDy, nie? Taka to ciekawostka. Natomiast wracając do samego LTZ-a, u nas może ta marka nie jest specjalnie jakaś znana, czy lubiana, czy jakoś bardzo mocno rozpowszechniona. Natomiast na wschodzie musimy sobie uświadomić, że to był taki symbol. To była marka archetypiczna, to była marka potwornie ważna dla komunistów, to była marka symboliczna, to był wręcz taki, nie chcę użyć określenia podwalina Sowieckiego Sojuza, ale trochę by takiego określenia trzeba było użyć, dlatego że LTZ-y były bardzo rozpowszechnione na wschodzie i w Związku Radzieckim cieszyły się potężną estymą, potężnym takim zainteresowaniem, taką furorą. Nie zrozumcie mnie źle, tam ludzie na nie psioczyli, no bo to też nie były wygodne maszyny, czy po prostu maszyny jakieś specjalnie wydajne. Były małe, były słabe, miały tam swoje wady fabryczne, ale jednak było ich potwornie dużo. To tak samo jak z MTZ-em, prawda? Tak samo jak Belarusy. No Belarus to jest już taki symbol wschodu, no bo to była taka marka, która na wschodzie, jak w Związku Radzieckim, była masowo spotykana. Czekajcie, czy to można zwałować? A, no tutaj nie wymaga wałowania, czyli tutaj raczej nie. Tylko to. Okej, no to się przestawimy. No, to teraz pojeździmy sobie moim nowym Belarusem, nowym starym, że tak powiem. Zrewitalizowanym, o, tak bym to nazwał. Odnowionym Belarusem. Wygląda fajnie, mnie się podoba, piszcie co o tym myślicie, jak oceniacie ten remont. Oczywiście kabina już jest nowoczesna, kabina jest większa, lepiej przeszklona, więcej tam jest przestrzeni, więc też powinna być wygodniejsza. W środku prezentuje się to tak. Czyli widać, że po prostu no inna, lepsza jakość, prawda? Fajnie. Trochę... Wow! Co to się stanęło? Zaraz, chod... O, to. Matko bosko kochano, jakiś alarm. Nawet nie wiem, na co to alarm był. A może się pali? Może gdzieś biją? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, na coś to musiałem ustawić. Tak czy inaczej, nieważne. Rozkładamy się. Poproszę uprzejmie. No, te wały zawsze długo się rozkładają. Ale bardzo je lubię, powiem szczerze, naprawdę. To jest fajna maszynka. Dobra. I opuszczamy. No. Zrobimy sobie wałowanie i prawdę powiem i nie skłamię, że również chyba, bo jeszcze na jednym polu miałem takie niedoorane i tam też by trzeba było tym chwastownikiem przejechać, prawdę mówiąc, a potem prawdopodobnie nawet by trzeba było, chociaż nie, czekaj, bo to... Zaraz, ja sobie to muszę sprawdzić, bo tam teoretycznie był słonecznik, ale on był już wcześniej zasiany. Muszę tam pojechać, to wtedy zobaczę, jak to wygląda tam sytuacja na tamtym polu, bo już trochę nie pamiętam. Który bieg? Myślę, wysoka skrzynia, dwójeczka? Nie, no jakieś wyższe przełożenie, szósteczka może. O, szósteczka będzie dobrze. No, z wałami to się rypie, na rympał się jedzie, to jest bardzo wydajna robota, że tak powiem, więc fajnie jest. Bardzo fajny zestaw. Mnie się osobiście ten Belarus teraz bardzo podoba. Nawet jeżeli nie jest fabrycznie zrobiony, to myślę, bardzo fajnie wygląda. A fabrycznie takie też by mogły być, bo pasuje to do niego po prostu, ten kolor. To zestawienie kolorystyczne. No, oczywiście dla mnie kolor wybrany nie bez powodu, bo ja po prostu bardzo lubię kolor żółty. Kto mnie zna, kto trochę ogląda ten kanał dłużej niż przez rok, no to wie, że to jest mój ulubiony kolor ze wszystkich. Kolor żółty, taki słoneczny, fajny, świetlisty, dobrze dla oka wygląda. W każdym razie, ględząc dalej. Dlaczego LTZ był na wschodzie taki bardzo rozpowszechniony? Dlaczego dla nich to jest symbol ich wsi? Dlaczego to był symbol Sowieckiego Sojuza? Bo LTZ-ów powstało potwornie dużo. I był taki jeden model LTZ-a, który naprawdę, no, stał się ikoną. Naprawdę, ludziska, to był szał. Który model? Ano oczywiście słynny T-40 Sinei, czyli dokładnie ten ciągnik, który pokazywałem wam przy okazji ogrywania serii Na Zdziewowie. Czyli dokładnie ten ciągnik, który... Pokazywałem wam go bodajże nawet grając w... Czekajcie, w co to grałem? W Madranera. W Madranerze też był Sinej. Pokazywałem wam go w Stalkerze nawet. Przecież to był ten słynny ciągnik, który w Stalkerze w zonie czernobylskiej był spotykany. Teraz wam zamieszczę jego foto w tle, jeżeli tylko nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę.
no to zobaczycie ten archetypiczny, słynny wygląd, który tak kojarzymy z ich ciągnikami, prawda? LTZ był bardzo często mylony oczywiście z Belarusem, bo no trochę się te ciągniki od siebie różniły, ale jednak troszeczkę podobne do siebie również były. Natomiast trzeba przyznać, że była to maszynka, która no swoją furorę na wschodzie zrobiła i dla nich to jest tak jak dla nas Ursus, że to jest już taka legenda. O ja cię panie, ale się wdupiłem, czekaj. Albo te drzewa. Dobra, czekaj. Tak to zrobimy. I czwóreczka to była, szósteczka to była chyba. Jedziemy. Myślę, będzie dobrze. Będzie dobrze. Oczywiście LTZ nie bez powodu znalazł się w grze Stalker, bo właśnie to jest taka jedna z najbardziej ikonicznych ich marek. Oni naprawdę bardzo Sorokany poważają. Na wschodzie no jest to już stara maszyna, ale cały czas na tych ich wsiach zacofanych można te zardzewiałe LTZ-y spotkać. Dlaczego użyłem określenia Sorokan? No nazw było kilka. No po pierwsze to był LTZ, dlatego że z lipieckich fabryk pochodził. Po drugie to była T40, taka była jej oficjalna nazwa. Po trzecie mówiono na nią Sinei z uwagi na kolor, w którym najczęściej ten ciągnik był malowany. Najczęściej był malowany na niebiesko. Tak samo jak Belarusy bardzo często były na niebiesko malowane. A ludziska, także Sorokan, to była kolejna nazwa. Dlaczego? Skąd się ona wzięła? No to było nawiązanie do nazwy fabrycznej, czyli 40. No w tłumaczeniu na nasze słowo Sorokan oznacza właśnie 40. Bo słowo Sorak oznacza numer 40. U nich tak jest trochę dziwnie, że wszystkie cyfry, bardzo łatwo jest liczyć w języku rosyjskim, bo wszystkie cyfry są bardzo podobne do naszych, za wyjątkiem 40 i za wyjątkiem, no powiedziałbym, takie wyjątki istnieją, na przykład 90. Jeżeli miałbym dla was policzyć, bo no, trochę się rosyjskiego nauczyłem ludziska w życiu, więc zabłyśnijmy tą wiedzą, że tak powiem. Od jedynki polecę w górę, to jest tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I potem mamy naście, czyli jest 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. No i potem mamy już dziesiątkami, tak? Czyli jest 30, czyli 30. Potem mamy Sorak, to jest 40. No tak dziwnie, nie wiem dlaczego taką nazwę sobie wybrali, ale taką nazwę sobie wybrali. Potem mamy 15, 16, nie, dobrze mówię? 50, o właśnie, no to powiedziałem 15, 16. 50 to jest 50, 60 to jest 60, 70, 70, 80, 90 to jest 90 i potem mamy 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 i tak dalej, czyli bardzo łatwo się liczy w języku rosyjskim. Powiedzmy sobie szczerze, ja to poleciałem totalnie z głowy po 50 latach od czasu, kiedy się rosyjskiego uczyłem. Wcale sobie tego nie przypominałem, tylko po prostu to tak siedzi w głowie, bo to jest bardzo podobne do naszych liczb. Więc to tak można na logikę zrobić, nie? Zresztą często tak jest w ogóle z językiem rosyjskim, że wiele rzeczy można na logikę powiedzieć. No to są języki słowiańskie, więc dosyć zbieżne względem siebie są. No więc stąd ta nazwa Sorokan, czyli po prostu 40 w tłumaczeniu na nasze. Natomiast no ciągnik był dosyć specyficzny, umówmy się, no poza tym, że cieszył się wielką estymą, no to jednak też cieszył się wielką krytyką, no bo to była maszyna potwornie toporna, to była maszyna potwornie, no taka wiecie, prosta jak budowa cepa, bardzo niewygodna, nie było tam odpowiedniego wytłumienia kabiny, w ogóle nie było wytłumienia kabiny, nie było amortyzatorów. Przez co no praca była tam bardzo niefajna, nie było odpowiedniej szczelności na przedostawanie się spalin. Nie, ciągnik był głośny, kabina była ciasna, więc bardzo ciasna, więc taka no powiedziałbym jedna z najciaśniejszych kabin, jakie w ogóle w historii rolnictwa poczyniono. Prawdopodobnie właśnie ze względu na te słynne mrozy wschodu, że no małą kabinę łatwiej jest ogrzać. Oczywiście wielkie koła sprawiały, że ciągnik miał wielkie możliwości przeprawowe. O to chodziło, żeby on się nie zakopywał na przykład w śniegu czy w błocie syberyjskim. Ale z drugiej strony to również powodowało pewne trudności, bo ciągnik był wysoki, a był dosyć wąski. Więc mógł się nawet majgnąć w jakichś ekstremalnych sytuacjach. Dlatego też Sorokany były produkowane w bardzo wielu podtypach. Tak naprawdę były produkowane takie z napędem 4x4, takie z napędem 2x4. Były produkowane takie normalne, czyli właśnie wąskie, wysokie. A były też produkowane takie w wersjach typowo predefiniowanych pod
prace na pochyłościach, czyli niższe i szersze, tak żeby się na górkach nie przewróciły. Były także próby zredefiniowania Sorokana pod maszynę typowo zrębową, czyli pod taki, nazwijmy to kombajnem leśniczym, chociaż słowo kombajn to jest trochę za dużo powiedziane, taki bardziej powiedzmy ładowacz leśniczy, nie? Ale to akurat nie przeszło do produkcji seryjnej. Zresztą na kanale Mateo 780 nawet cały materiał o Sorokanie był, to tam możecie sobie wyświetlić, fajne rzeczy opowiadał, takie ciekawostki, naprawdę ciekawe. Natomiast no ciągnik dosyć wyjątkowy. Dlaczego o nim mówię? Nie tylko ze względu na to, że Sorokan był ikoną, był legendą i zrewolucjonizował wieś wschodu. On spowodował na swój nieudolny sposób, niewygodny i niedopracowany sposób zrewolucjonizowanie wsi Związku Radzieckiego, bo to właśnie Sorokan spowodował, że na dobrą sprawę ich wieś została zdominowana przez maszyny kołowe. Wcześniej wsie ZSRR były totalnie zdominowane przez maszyny gąsienicowe, przez ciągniki takie jak na przykład jakieś tam CTZ-y i tym podobne, dlatego że maszyny gąsienicowe po prostu miały większe możliwości przeprawowe, a wiemy jaka była nośność gruntów na wschodzie, no tam były problemy z tą nośnością, a to właśnie takie ciągniki na początku Sorokan, a potem również sam MTZ, one zrewolucjonizowały wsie wschodu, powodując, że te ciągniki kołowe się tam zaczęły się pojawiać. Dlaczego mówię najpierw ten, a potem ten? Dlatego, że Sorokan powstał rok wcześniej od MTZ-a. O tym też zaraz będę opowiadał, ale to była jeszcze starsza konstrukcja. Innym i ostatecznym powodem, dla którego w ogóle zacząłem o 40 mówić, jest fakt, że to był protoplasta do LTZ-a 55, którego ja kupiłem. To był protoplasta do LEDy 55, którą wam pokazałem w tej serii i którą mam teraz u mnie na gospie. Mianowicie wyobraźcie sobie, że Sorokan był produkowany przez strasznie dużo lat. Ludzie cały czas narzekali na jego jakość wykonania, na to, że właśnie był niewygodny, na to, że był prosty jak budowa cepa. To był ten słynny ciągnik, w którym zachodziła ta zasada czołgów radzieckich, prawda, czołgów wschodu, że tam wystarczy samoglawny instrument sowieckich soldatów, czyli po prostu młotek i już jesteś w stanie naprawić całą maszynę. Tak się śmiano z czołgu T-34, że wystarczy młotek, już cały czołg naprawisz. Nie było to rzecz jasna do końca prawdą, ale jednak niewiele tych jakichś tam narzędzi było potrzeba, no bo wszystko pasowało do kilku kluczy i młotek i już jedziesz z koksem, cały czołg rozłożysz na części pierwsze, co również nie było przypadkiem, że Sorokan był tak potwornie prostacką konstrukcją. Dlaczego? Dlatego, że projektowali go dokładnie ci sami ludzie, którzy w Związku Radzieckim projektowali czołgi za czasów II wojny światowej. I to nie jest figura retoryczna, to jest fakt. Czekajcie, czy ja tam chcę jechać? Tak, ja bym sobie jeszcze pojechał na tamto drugie pole, bo zobaczymy, co tam jeszcze mi zostało do wykonania. Teoretycznie już jest długi odcinek, myślę, że go będę kończył, ale ogólnie wypadałoby tam podjechać i zobaczymy, co tam na tym polu jeszcze. Bo tak to już jest wszystko skończone i wypadałoby się zająć plonami, nie? Więc no wreszcie, dużo czasu musiało w rzekach upłynąć dużo wody, ale powiem szczerze, że wreszcie żeśmy do kolejnego sezonu dobrnęli. Więc no trochę tych materiałów, jak się nie nagrywa strumykami 3-godzinnymi, to jednak trochę tego jest. No trochę to tak wolniej idzie, ale myślę, że stratni też nie jesteście, bo seria fajna jest i wzbogacana ciekawostkami na strumykach, że jasna ciekawostek nie było. Krycha, spierdaczaj mnie z chodnika, babo! No Krycha normalnie do Juśka idzie, widać. Widać, będą się gzili. Tak jest. To jest prawidło Matki Ziemi. Dobra, już widzę, że tutaj nawołowanie jest zdecydowanie za późno, bo słonecznik już wyrósł i to nawet dosyć wysoki wyrósł. Zobaczmy tylko, co tu by się jeszcze dało zrobić. Pszenica jest naprawdę... Kurde, że tego pecha nie ma, no to nie będzie wysoki plon, szkoda. Pszenica jest naprawdę ładna, natomiast jeżeli chodzi o... Czy tu są chwasty? Tak, tu są chwasty. Normalnie mam tu chwasty, czyli tutaj by żeby trzeba było podjechać opryskiem. Już mam ten herbicyd, dobra, podjedziemy. Jeszcze na koniec tego odcinka zrobimy taką akcję. Oprysk i będziemy się z wami żegnał, nie? No, natomiast ględząc dalej, nie było to słowem rzuconym na wiatr, to co powiedziałem. Że ten ciągnik projektowali ci sami ludzie, którzy odpowiadali za czołgi. Dlatego był taki prostacki jak czołg. Z tego prostego powodu, że głównym projektantem LTZ-a, który również projektował nie tylko LTZ-a 55, ale również samą 40-kę, był słynny Borys Jewgrafowicz Archangielski.
To był człowiek, który wcześniej pracował w czelabińskiej fabryce maszyn gąsienicowych, no i za czasów II wojny światowej był takim głównym inżynierem konstrukcyjnym, kierującym grupami konstrukcyjnymi, które projektowały radzieckie czołgi. Więc no, coś tutaj na rzeczy jest, prawda? No i również no, miało to swoje plusy i minusy. No, zaowocowało to po pierwsze tym, że ciągnik był łatwy w naprawach i piekielnie tani, ale po drugie również efekt uboczny był taki, że no niestety, no mieli tam ludzie, rolnicy w tym ciągniku mieli przesrane jak w ruskim czołgu. No jest nawet takie powiedzenie, no to był właśnie taki ruski czołg, tylko że przeznaczony na wieś. Można powiedzieć, coś ten deseń, nie? No. Tak czy inaczej, ciągnik nie tylko był niewygodny z tej perspektywy, o której już wspomniałem, czyli właśnie spaliny, hałas, drżenia, klaustrofobiczna kabina i tak dalej, również do tego stopnia, że jego wnętrze było w ogóle troszeczkę nieprzemyślane i wyobraźcie sobie, tam były wajchy tak ustawione. Ten ciągnik w ogóle słynął z tego, że miał bardzo dużo wajch różnego rodzaju w kabinie i miał wajchy tak usytuowane, a kabina była na tyle mała, że po prostu owocowało to faktem, że nawet ciężko było do tego ciągnika wejść, żeby się nie zabić. No ale miał też swoje plusy, nie? No, dla Związku Radzieckiego sam ten fakt, że był już poprawną konstrukcją i był tanią i łatwą w naprawie, spowodował, że już to po prostu wystarczyło, żeby się stało ikoną, nie? A ikona była naprawdę, powiedziałbym, taka ikoniczna, dlatego że o ile same fabryki lipieckie, czyli te słynne LTZ-y, powstały, no jeszcze można powiedzieć, za czasów II wojny światowej, bo z tego co pamiętam, lipiecka fabryka ciągników została wybudowana bodajże właśnie wtedy, jak uciekano z produkcją ciężkiego sprzętu z zachodu na wschód, czyli za tą linię gór Ural, przeflankowywano produkcję, żeby uciekać przed III Rzeszą, no to w 1943 roku również te lipieckie zakłady powstały. No i zrobimy oprysk, zobaczymy jak to będzie. Fajnie, dużo ciapkiem robię, no bo to już są jego ostatnie podskoki u mnie na gospie. Za dużo tutaj chwastów nie ma, bo były takie miejsca, gdzie ja orałem to pole, no ale jednak nie wszędzie orałem, nie? No to niegdzie trzeba po prostu przejechać, bo straciłbym 20-25% uprawy, gdyby tego nie zrobić, no to troszeczkę szkoda, nie? To jest jednak na tyle dużo, że... No umówmy się, no to żeby było bardzo odczuwalne dla mnie, chociaż tego słonecznika jest bardzo mało w tym sezonie, więc to i tak nie będzie wielki pieniądz, no ale tak to będzie chociaż troszeczkę większy. Więc dla mnie jest to ważne. Dobra. Już tam nie będziemy w każdy piksel dojeżdżać, ale żeby tak chociaż ogólnie po polu się przejechać, zrobić takie szybkie machnią. A co ty mi zdychasz pod górkę? A widzicie, no. Tutaj wjeżdżam pod największe wzniesienie, bo tutaj ta górka rzeczywiście jest taka dosyć wielka i zobaczcie, że no ciapek sobie niespecjalnie pod nią radzi, a to jest ciekawe. No nie przewidziałem czegoś takiego. Czekaj, trójeczka, zobaczymy jak to będzie. No. Jako. W pocie i znoju z bólem w męczarniach, ale wjechałem na tą górkę. Czy taki oprysk jest zły na ciapka? Nie wydaje mi się. Ja bym powiedział, że to jest właśnie w sam raz na taki ciągnik, nie? Taka opryskiwaczka, no ale jednak ciapek też może do pracy na górkach średnio jest przysposobiony, nie? No tak jak mówiłem, tutaj nie było specjalnego zapasu tych koni, no bo jeżeli coś ma coś w okolicach 30 kuca, no to wystarczy najmniejsze zniesienie i już tej mocy brakuje, nie? Ale o czym tam jeszcze opowiadałem? Opowiadałem o tym, że na dobrą sprawę, chociaż w 43 roku fabryka powstała, a w 44 roku poczyniono, no szlag, no znowu zdychano. Co za dziadyga. W 44 roku poczyniono pierwsze ciągniki. Na początku to były ciągniki jeszcze z leningradzkich zakładów przekopiowane, dlatego że na początku pierwszym traktorem, który w ogóle z lipieckiego zakładu, z lipieckiej fabryki traktorów wyjechał, był tak naprawdę kierowiec 35. Nie mylcie z kierowcem tym, którego dzisiaj kojarzymy jako kierowca, dlatego że kierowiec 35 to była maszyna gąsienicowa, zupełnie inna, zupełnie mniejszej skali, no ale było coś takiego. Oczywiście zostało to zaprojektowane w leningradzkich fabrykach Kirowa, no ale potem, no, można powiedzieć, poprzez indukcję przeszło to także do tych zakładów lipieckich, no i tam również zaczęto to produkować. Długo to nie trwało, ale zaczęto i produkowano, chociaż też, no, skłamałbym, jeżeli bym przyznał, że lipieckie zakłady to przekopiowały, a leningradzkie nie, bo leningradzkie również nie wymyśliły projektu kierowca 35. Oczywiście to był projekt zmodyfikowany przez komuchów, ale tak naprawdę był on skradziony z zachodu, tak jak było w przypadku większości maszyn
rolnych, czy jakichkolwiek innych, czy na przykład także samochodów ciężarowych. Po prostu Związek Radziecki kradł na potęgę, dlatego że po pierwsze w tamtych czasach jeszcze powiedzmy te prawa odnośnie łamania praw autorskich nie były tak mocno rozbudowane, a po drugie Związek Radziecki po prostu prawo międzynarodowe miało w głębokim poważaniu. Pomimo tego faktu, że chciano go ścigać, chciano go pociągnąć do odpowiedzialności, chciano kary na niego nakładać, no to jak można nałożyć kary na kraj, który był totalnie odizolowany od reszty świata? Musiałbyś ten kraj siłą do tych kar zmusić, czyli zaatakować. A nikt nie mógł zaatakować Sowieckiego Sojuza, bo miał broń jądrową, nie? Więc no, nie dało się zastosować takich sankcji jak w przypadku Putina, no bo jak obłożysz sankcjami naród, który był totalnie hermetycznie zamknięty na cały blok kapitalistyczny? Więc tam nie było z zachodu... Znaczy no, przenikały te dobra, no pojawiały się na wschodzie, no skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, ale... Ale z drugiej strony, no były takie lata, że faktycznie bardzo mocno się odcinano od zachodu i po prostu fizycznie nie ściągano z niego nic. Więc no, w takiej sytuacji nie było mechanizmów do tego, żeby ukarać Sowiecki Sojuz. No i efekt końcowy był taki, że kradziono te technologie na masową skalę. No i w przypadku samego kierowca 35 to tak naprawdę była maszyna oparta o konstrukcję Caterpillara z zachodu, tylko po prostu troszeczkę zmodyfikowana przez komuchów, no i zrobiony kopiuj wklej, tyle w temacie, mamy nasz ciągnik, nie? Tak to wyglądało. Natomiast jeżeli wrócilibyśmy do samego LTZ, ta maszyna była o tyle wyjątkowa, że zaczęła być produkowana w roku 1961, czyli jeden rok przed zaczęciem produkcji tego najwcześniejszego MTZ, czyli Belarusa, natomiast skończyła się ta produkcja dopiero w roku 1995 i to była produkcja, która leciała taśmowo przez dziesiątki lat. No to taki słynny właśnie przykład wschodu, kiedy oni coś projektują, a potem jeżeli uznają, że coś działa, to odbijają tylko na kserze i kolejne pokolenia odbijają tylko na kserze, nic nie robiąc, nie? I to był podobny przykład, kiedy okazało się, że to działa, no to po prostu odbijaliśmy kopiuj, wklej. Niby była ta zwrotna informacja od pracowników kołchozów, sołchozów, od różnego rodzaju prywatnych rolników, że można by było to w tym ciągniku poprawić, tamto poprawić. Usterki techniczne poprawiano, ale jak ludzie jęczeli na to, że no kabina jest za mała, że niewygodnie, że spaliny, że nie ma wytłumienia, że drgania i tak dalej, że nie ma jak przechodzić, bo wajchy zastawiają, to już ludzie mieli w dupie. To już na wschodzie to nikogo nie obchodzi. Ważne, żeby jeździło, ważne, żeby było tanie, nie? Ważne, żeby się nie psuło. Natomiast to, że niewygodne, srał pies, kogo to interesuje, nie? To macie problem. No niestety. Więc faktycznie efekt końcowy był taki, że 40 była odbijana na kserze bez większych zmian, głównie te zmiany były właśnie w zakresie samych technikaliów, samej konstrukcji, przez 34 lata. I tak właśnie wyglądała produkcja narodów komunistycznych. W Polsce było dokładnie to samo. Jak myśmy opracowali projekt Ciapka, albo C360, albo Bizona, to było klepane na taśmie po prostu z dziada, pradziada przez naście, czasem nawet kilkadziesiąt lat, bez jakichś większych zmian czy poprawek, dlatego że komunizm był ustrojem wiecznych niedoborów, więc jeżeli nie miałeś alternatywy, no to w tym momencie wiadomym było, że i tak się to sprzeda. Natomiast problem polegał wtedy, kiedy w roku 1991 upadł Związek Radziecki, czyli w 89 chyba, jeżeli się nie mylę, upadł PRL. Z tego co pamiętam, jakoś tak to było. No to ludziska, umówmy się, że po prostu w momencie, kiedy kurtyna opadła, kiedy nagle nasz rynek zaczął być chłonny, o tym dokładnie opowiadałem właśnie w serii pierwszej mojej Zagrajmy w Farminga na Elmkliku, tam snułem opowieść dotyczącą wszystkich najważniejszych polskich marek rolniczych, opowieść odnośnie Ursusa, opowieść odnośnie Bizona polskiego i dlaczego ostatecznie te marki upadły, no ale wspominając tutaj tak tylko półsłówkami, no efekt był taki, że momentalnie z gospodarki nierynkowej wskoczyliśmy w rynkową. I nasze fabryki, nasze zakłady nagle z dnia na dzień musiały zacząć konkurować z kimś. Problem polegał na tym, że one nie były przyzwyczajone. Że u nas ludzie nawet nie rozumieli zasad konkurencji, bo komunizm nas zniszczył. Komunizm w cudzysłowie, bo w PRL-u nigdy tego komunizmu prawdziwego nie wdrożono, ale jednak komunizm nas zniszczył. Ludzie nawet nie wiedzieli, jak taka konkurencja może wyglądać. Że trzeba poprawiać produkt. Że jeżeli ktoś na przykład obniża cenę, to ja też muszę obniżyć cenę, nawet jeżeli mniej na tym zarobię, bo jeżeli tego nie zrobię, to po prostu on zacznie sprzedawać, a nie ja. Efekt był taki, zapotrzebowanie, młyn zbożowy, no fajnie, ja tam trochę pszenicy mam, ale no jednak myślę, że nie bardzo bym to mógł sprzedać, dlatego że... Zerknijmy w ogóle, dlaczego? Dlatego że
No właśnie, dopiero od lipca mogę. No to nie, to muszę zostawić dla kuraków. W każdym razie, kończąc wątek, no i potem poupadały te wszystkie zakłady, bo myśmy nie wiedzieli, co dalej robić. Totalnie się ludzie pogubili, byli w amoku i tak naprawdę jedyną ich reakcją na to, że kombajny przestały się nagle sprzedawać, było to, że zgodnie z ideą i doktryną komunistyczną fabryka musi iść na 1000% normy. Więc efekt był taki, że czy był kryzys, czy nie było, czy rypał się system walutowy, czy nie, czy ludzi było stać w ogóle na kombajny, czy nie, bo było kilka takich pierwszych lat podczas przemian ustrojowych, że powiedzmy przez 5 lat ludzi w ogóle nie było stać na taki sprzęt, przez co też no, popyt się rypnął, no bo ludzie po prostu kupowali używane, nie? Ale fabryka Bizona miała to w dupie, ona cały czas 100% normy, idąc w rycie komunistycznym, 300% normy, jak towarzysz Pstrowski, towarzysz Stachanow, trzeba pokazać Zachodowi, że my potrafimy. No i potem efekt był taki, że mieli kilka tysięcy niesprzedanych kombajnów na swoich parkingach, no i mieli potężne długi, których już nie było jak spłacić, nie? Więc głupota, głupota, jeszcze raz głupota, zniszczyliśmy własne marki. Oczywiście jeszcze by się można było przyczepić do tego, jak w ogóle w Polsce przebiega sama prywatyzacja, dlatego, że to również były jedne wielkie machloje, gdzie zakłady o wartości 100 milionów złotych były sprzedawane po kilkanaście milionów. Tak Kulczyk się dorobił na właśnie takich znajomościach, konekcjach i machlojach, gdzie potrafił... A zresztą dobra, nie będę się wgłębiał w ten temat, bo mi jeszcze kanał zablokują jakieś inne Kulczyki, co by się to pokrzywdzone poczuły. W każdym razie, no... No, podczas przemian ustrojowych to też odpowiedni ludzie... Kto się miał dorobić, to się dorobił. Tak to określmy i myślę, że wiecie, o co chodzi. Dobra, na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Piekielnie długi materiał mi wyszedł. Matko bosko kochano, prawie półtorej godziny, więc już naprawdę muszę kończyć. Czym ta się ludziska? Na razie, a kolejny klip z Zielonki będzie już bezpośrednio z plonów, czyli wyciągamy mojego Bizona super... z hangaru, no i nim podziałamy, to będzie jego ostatni sezon. Trochę szkoda, no ja bym się nie chciał go pozbywać, powiem szczerze, ale no z drugiej strony chodzi mi o urozmaicenie, żebyście mieli zawsze na czym oko w tej serii zawiesić. Cześć, ode mnie tyle, pamiętajcie o Patronite, łapkach, subskrypcjach, wyświetleniach, komentarzach, no i na razie.